7. Kongres Przyszłości Warmii i Mazur. Widzimy się 16 maja. Zapraszamy na kolejny, 7. już Kongres Przyszłości. Nie zwalniamy tempa. Po 6 miesiącach od poprzedniej edycji startujemy z kolejną. Będziemy poruszać najistotniejsze tematy dotyczące naszej wspólnej przyszłości. Porozmawiamy o nowoczesnych technologiach zbrojeniowych i rozważymy, czy Wojsko Polskie może zostać największą armią lądową Europy. Pomówimy o roli współczesnego rolnictwa w gospodarce i skoordynowanych działaniach krajów Unii Europejskiej w kontekście ewentualnego kryzysu żywnościowego. Zastanowimy się, jaką rolę powinien odgrywać biznes odpowiedzialny społecznie. Jaki kierunek rozwoju powinny przyjąć samorządy przyszłości? Decydenci z regionu oraz kraju zaprezentują strategię rozwoju dla Powiśla oraz Warmii i Mazur. Rozważymy, czy rozwiązania komunikacyjne jak lotniska, kolej, obwodnica Olsztyna czy drogi ekspresowe są impulsem do rozwoju regionu. Porozmawiamy o turystyce jako kierunku rozwoju regionu i jak wykorzystać potencjał Roku Kopernika jako promocji turystyki na Warmii i Mazurach. Spotkajmy się w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego przy ulicy Dybowskiego 11 w Olsztynie. Ważna informacja dla wszystkich, którzy nie będą mogli do nas dotrzeć. Studio telewizyjne Gazety Olsztyńskiej będzie transmitować dla Państwa na żywo relacje z 7. Kongresu Przyszłości. Wszystkie panele, debaty będą nagrywane i będzie można je obejrzeć na stronie gazetaolsztyńska.pl oraz na Facebooku Gazety Olsztyńskiej oraz Kongresu Przyszłości. Do zobaczenia na 7. Kongresie Przyszłości. 7. Kongres Przyszłości Warmii i Mazur. Do zobaczenia 16 maja.